Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszone media, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, dzisiaj przygotowałem dla Państwa taką prezentację, w której chcę skupić na suburbanizacji miasta Sanoka, która, można powiedzieć, dotyczy większości miast na świecie, jest takim etapem rozwoju miasta charakteryzującego się planowanym rozwojem obrzeży miasta i strefy podmiejskiej. I my takie obszary miasta, które coraz bardziej nam się zaludniają, zauważamy, że są właśnie na obrzeżach naszego miasta lub w sąsiednich sołectwach, o których dzisiaj wspomnę. Koncepcja, którą chciałbym Państwu przedstawić, oparta jest na, można powiedzieć, badaniach i informacjach statystycznych dotyczących miasta Sanoka oraz ościennych miejscowości zebranych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o miasto Sanok, na tym slajdzie, jak tutaj widzicie Państwo, mamy ilość mieszkańców z gminy miasta Sanoka, stan na 31 grudnia 2019 roku. Mamy ponad 37 tysięcy mieszkańców. Migracja mieszkańców następuje i ona faktycznie jest uwidoczniona. Ten rok 2019 mamy taki proces migracyjny, który, można powiedzieć, do poprzedniego roku pokazuje, że uległ znacznemu zahamowaniu. I tutaj chciałbym Państwu pokazać to w liczbach i oczywiście w latach. Przepraszam. Jesteśmy na tym slajdzie. Tak jest. Szanowni Państwo, od roku 2010 tutaj akurat tej liczby ludności migrującej nie mamy, tego stanu, ale zauważmy, opuszcza co roku, od roku 2011 widzimy, te wyniki pokazują, że jesteśmy na minusie. Rok 2014 mamy na plusie. Można powiedzieć, że zwiększona ta liczba mieszkańców jest, ale od 2015 mamy gwałtowny spadek liczby mieszkańców. Od, można powiedzieć, tutaj widzimy minus 530 osób opuściło Sanok. Tak jak już powiedziałem, w tym roku zamkniętym, w roku 2019, mamy znaczne zahamowanie w porównaniu do poprzedniego roku, w prawie około 120 osób mniej. Ilość mieszkańców w sołectwach sąsiadujących z gminą miasta Sanoka. Tutaj, Szanowni Państwo, mamy informację, jak to wygląda w sołectwach, te, które są sąsiadami dla naszego miasta. Gmina Sanok, mamy Trepcze, Zawodce, Sanoczek, Kłowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Bykowce, no i gmina Zagórz, Zachutyn. Łączna ilość tych mieszkańców w tych sołectwach to jest ponad 5,5 tysiąca osób. Wzrost liczby mieszkańców widoczny jest i notuje się właśnie w sołectwach sąsiadujących z Sanokiem. Dlatego też chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda w statystyce. Widoczne jest to, że mieszkańcy kupują działki w sołectwach i budują domy jednorodzinne. Brak mieszkań, brak budownictwa wielorodzinnego jest uwidoczniony. Podejrzewam, że ten spadek, który mieliśmy, to zahamowanie właśnie w 2019 roku, był spowodowany oddaniem tych dwóch budynków wielorodzinnych, które już pokazują, że ci mieszkańcy po prostu kupują te mieszkania i chcą faktycznie mieszkać. Tak to wygląda w sołectwach sąsiadujących z Sanokiem. Zauważcie Państwo, że w latach 2010-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkańców w sołectwach sąsiadujących administracyjnych z miastem Sanokiem. Od roku 2010 przybyło tam prawie 600 mieszkańców. Proces w tej dużej mierze wynika właśnie z tej suburbanizacji, czyli migracji z centrum, można powiedzieć, miasta na obrzeża,
gdzie szukamy większego, można powiedzieć, spokoju, a centrum miasta staje się takim punktem pracy, tworzenia biur, korzystania z architektury kultury. Suburbanizacja, o której już wspomniałem, tutaj mamy taką definicję tej suburbanizacji, zresztą każdy, jeżeli chce sobie gdzieś tam informacje uzyskać o tej suburbanizacji, dosyć dużo się mówi ze względu na faktycznie rozbudowę szczególnie dużych miast, które szukają terenów pod inwestycje, terenów pod budownictwo wielorodzinne, tak aby nie zagęszczać się w centrum miasta, i każdy z nas pewnie myśli o takim wewnętrznym spokoju. Powierzchnia gminy miasta Sanoka, Szanowni Państwo, w tej chwili na stan na 31 grudnia wynosi ponad 38 km kwadratowych. Powierzchnia sołectw, te które są, tak jak już powiedziałem, sąsiadami dla gminy miasta Sanoka, na stan też na 31 grudzień ostatniego roku, ta powierzchnia wynosi ponad 44 km kwadratowe. Czyli można powiedzieć, że jest to drugi Sanok, jeżeli ta nasza deklaracja propozycji zmian granic miasta poszłaby w tym kierunku. Oczywiście dzisiaj mówimy o tym, ponieważ ten pierwszy punkt, zresztą ja za chwileczkę Państwu przedstawię harmonogram, będzie się opierał na tak zwanych konsultacjach, a pierwsze informacje muszą usłyszeć oczywiście radni. Propozycja zmian granic miasta Sanoka wygląda w ten sposób. Tutaj, jak już widzicie Państwo, po włączeniu w obszar Sanoka sąsiadujących tych sołectw uzyskalibyśmy miasto powyżej 82 km kwadratowych. W nowych tych granicach ponad 42 tysiące mieszkańców faktycznie zamieszkiwałoby ten obszar. Zmiana granic miasta Sanoka to jest procedura dosyć długotrwała. Zresztą my tutaj analizowaliśmy całą argumentację dotyczącą tych zmian na przykładzie Rzeszowa. Nie ukrywam, że dużą pomocą jest dla mnie obecnie pan burmistrz Artur Konrad, który w wydziale organizacyjnym brał czynny udział właśnie przy tworzeniu i poszerzeniu granic Rzeszowa. Dlatego przygotowaliśmy taki harmonogram, z którym chcielibyśmy się z Państwem tutaj podzielić i podzielić również z mieszkańcami. Ten harmonogram wygląda w ten sposób, że mamy podane poszczególne daty i terminy oraz kompetentne organy, które powinny podejmować decyzje. Dziś jesteśmy w takim punkcie, który nie jest tutaj zarysowany, ale to jest punkt informacyjny. Pokazaliśmy i mówimy o tym, jak faktycznie Sanok, gmina Sanok wygląda, a oprócz tego jak sołectwa, jaką mają powierzchnię, jakie jest zaludnienie oraz na czym polega właśnie ta suburbanizacja. Pierwszą uchwałą, jaką moglibyśmy podjąć, to jest uchwała w sprawie wyrażenia woli oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Sanoka. I tą uchwałę chcielibyśmy podjąć do 30 listopada tego roku. Następnie chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sanoka w sprawie zmiany granic miasta Sanoka chcielibyśmy przeprowadzić do stycznia następnego roku. To jest termin realny, to jest termin, na którym bazują też inne miasta, które biorą pod uwagę to, aby miasto mogło w przyszłości się rozwijać, aby inwestycje i też miejsca dla młodych małżeństw, dla młodych rodzin, które chcą w Sanoku zainwestować, dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować, były realne i tak, abyśmy mogli faktycznie te obszary stworzyć. Następnie konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany granic miasta Sanoka. I tutaj, jak już widzicie Państwo, mamy dwa organy ze względu na sąsiedztwo gminy, wójta gminy Sanok oraz burmistrza miasta Zagórz, czyli styczeń i marzec 2021 roku, w tych sołectwach takie konsultacje powinny być przeprowadzone. Opinia o zgodności dotychczasowego przebiegu granic miasta Sanoka i sąsiadujących gmin z danymi Państwowego Rejestru Granic, to główny geodeta kraju,
planuje takie, można powiedzieć, konsultacje i termin wydania takiej decyzji między styczniem a marcem 2021 roku. Kolejna uchwała Rady Miasta to jest uchwała opiniująca zmianę granic oraz wyrażająca zgodę na wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic. Też myślę, że to jest marzec, kwiecień 2021 roku. Uchwała opiniująca zmianę granic Rada Gminy Sanok oraz Rada Miasta Zagórza. Marzec również w tym samym okresie, marzec, kwiecień 2021 roku. Złożenie wniosku o zmianę granic miasta Sanoka przez burmistrza. Też w tym okresie chcemy to zrobić oraz opinia w sprawie zmiany granic miasta Sanoka wydaje wojewoda podkarpacki. Jest to miesiąc później, mniej więcej po tych uchwałach, które zostały już podjęte. Kolejny etap to wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic miasta Sanoka przez Radę Ministrów. Szanowni Państwo, i to jest mniej więcej półtora roku od dnia dzisiejszego, taki proces czekałby nas, jeżeli byśmy podjęli się tego, aby powiększyć granice naszego miasta, które jesteśmy realnie w stanie zrobić wspólnie, i ponieważ mamy sygnały różnych osób, przedsiębiorców, nawet osób, które gdzieś kupują działki w sołectwach naszych mieszkańców, którzy proszą o to, ponieważ no, miasto daje dużo większe możliwości. My to nie ukrywamy. Powiem Państwu szczerze, że wyniki badań, które też posiadamy, które w początkowej fazie mieszkańcy zarzucają włodarzom miasta, to, że faktycznie nie chcą mieszkać w mieście, chcą mieszkać na wsi, chcą korzystać z tego dobrobytu, który im daje wieś. I w ostatnich tych latach, gdzie Rzeszów był przełączany, 9 sąsiednich sołectw, mieszkańcy czterech pierwszych sołectw byli stanowczo przeciwni połączenia się z Rzeszowem. Jednakże kilka lat po połączeniu zostały przeprowadzone takie badania socjologiczne Uniwersytetu Rzeszowskiego, które pokazują, że 93% mieszkańców była zadowolona, akurat ankietowana, była zadowolona z tego, że zostali przyłączeni do Rzeszowa. A już jeśli chodzi o sołectwa te mniejsze i można powiedzieć mieszkańców sołectw, którzy w obszarze wiekowym do 25 lat, można powiedzieć, to 100% tych osób było zadowolonych ze zmian na osiedlach po przyłączeniu. Budżet, wiadomo, budżet nasz jest, można powiedzieć, na takim troszeczkę uchybieniu, ponieważ nasz budżet w tej chwili weryfikuje to, co zostało zrobione, i nasze zadłużenie jest dosyć duże. My skupiliśmy się tutaj nie tylko na tym, aby pokazać możliwości zwiększenia obszaru, ale także możliwości zwiększenia budżetu i pomocy tym wszystkim, którzy do tego projektu przystąpią, szczególnie mieszkańcom, ponieważ każda z tych miejscowości byłaby odrębną dzielnicą, do której wpływałyby kolejne fundusze. Ustawa o samorządzie gminy stanowi, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dokonuje zmian granic gminy. Zmiana granic polega na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy. Procedura zmiany granic jest wszczynana najczęściej na wniosek zainteresowanej gminy. Szanowni Państwo, pewnie będzie wiele pytań, pewnie będzie wiele dyskusji na ten temat. Jest to długi, można powiedzieć, okres teraz przed nami działań, które chcemy wdrożyć. Dzisiaj taka krótka prezentacja, która pokazuje suburbanizację, czyli ten proces wyludniania się centrum i lokowania, można powiedzieć, naszych mieszkańców na obrzeżach miasta lub w sąsiednich sołectwach.
Chcemy to, można powiedzieć, w jakiś sposób zatrzymać. Chcemy też zwiększyć liczbę mieszkańców, proponując im ofertę naszego budżetu miejskiego. Dlatego w takim krótkim skrócie chciałem Państwu przekazać tę informację. Dziękuję bardzo.